Wracam do podwoletniej przerwy. Dwa lata też nie startowałam na Mistrzostwach Polski. Z dzisiejszego wyniku jestem średnio zadowolona. Cieszę się tylko z walki do ostatniej kolejki. Tak jak wspomniałeś, że kibice tutaj czekali na mój występ, więc w pewnym sensie też nie chciałam zawieść i walczyłam do końca. 74,06, wynik przeciętny, to liczyłam, że zdecydowanie dalej rzucę. Z tego, co na szybko widziałam w studiu, ten rzut, to po prostu wyglądało to technicznie tragicznie, tak jakbym rzucała mu ten 6-kilogramowym, a nie 4. Więc tylko dobry prognostyk, że mimo dzisiaj takiej słabszej formy mojej fizycznej, to z optymizmem patrzę na przyszłość. No, jestem dopiero 7 miesięcy w treningu, więc też trzeba sobie jasno powiedzieć, że do takiej szybkości, jaką miałam w roku 2016, 17, 18, no to nie, na pewno nie dojdę, bo to były lata treningów, a dopiero 7 miesięcy jestem w treningu. Na razie teraz będziemy ten trening siłowy właśnie przekształcać na tą moc, dynamikę, żeby to złapać i wtedy przyjdzie szybkość. Zawsze powtarzałam, że kocham startować przy pełnych stadionach. Cieszę się, że w tym roku już publiczność wróciła na stadiony. Po raz pierwszy to odczułam właśnie na Memoriale Janusza Kosecińskiego w Chorzowie. Ja kocham stadiony, kocham publiczność, więc w takim środowisku się czuję, że tak powiem, naturalnie. Natomiast w tych pierwszych startach w sezonie to ciężko się startuje bez publiczności i też nie ukrywam, że rozmawialiśmy z psychologiem, jeżeli kibice w Japonii nie mogliby zasiąść na trybunę, to byłby dla mnie to duży problem. Natomiast trzeba się cieszyć z tego, co jest. Zasiądą Japończycy i dla mnie na pewno to jest wystarczające. Wiem mniej więcej, jak będzie wyglądało, wiem, że będzie gorąco, będzie duża wilgotność, z takim jadę też nastawieniem i najważniejsze, że wróciłam, tak jak wcześniej wspomniałeś, bo można było planować, ale ja to powtarzam, jestem człowiekiem, nie jestem robotem i kolano super było wyleczone, ale zawsze jest ten 1% niewiadomej, tak, czy wytrzyma obciążenia, natomiast wszystko fajnie się układa i naprawdę z optymizmem patrzę w przyszłość. Malwina w tym roku jest bardzo regularna i cały sezon przygotowawczy zeszły rok trenowała, więc ja też, jak byłam zdrowa, to zawsze byłam w formie, więc tutaj po prostu kwestia, potrzeba tylko czasu i na pewno wrócę do takiej formy, jaką miałam kiedyś. Czy w tym roku? Nie wiem, ale też na pewno nie będę kończyła kariery po igrzyskach w Tokio. Z tego względu, że też analizowałam to, bo naprawdę przez te dwa lata kosztowało mnie to dużo, dużo pracy, żeby powrócić najpierw do sprawności, później do treningu i po prostu nie szkoda i głupio by było zakończyć karierę po takich wielu wyrzeczeniach, po takiej walce do tego, żebym wróciła do sportu, więc na pewno na Mistrzostwa Świata w Eugene chciałabym w przyszłym roku wystartować.